Trofeum Metrex dla najsilniejszego człowieka na świecie. W tym roku jeden z atletów wywalczy i podniesie w stolicy Malezji Kuala Lumpur. W mieście cieszącym się ogromnym boomem gospodarczym, którego symbolem są wieże Petronas Tower. Drapacze chmur wysokie na 88 pięter, sięgające 425 metrów w niebo. To prawdziwy triumf wizji i inżynierii, ale my przywiązujemy wagę do czegoś bardziej przyziemnego. Czystej siły! Po zawodach kwalifikacyjnych w całym świecie, tutaj w Kuala Lumpur pozostało nam już tylko 10 atletów. Zydruna Sawicka z Litwy, 27 lat, 190 cm wzrostu, 145 kg wagi. Magnus Samuelsson ze Szwecji, 32 lata, 2 metry wzrostu, 150 kg. Gregor Edmunds ze Szkocji, 25 lat, 194 cm, 120 kg wagi. Raymond Bergmanis z Łotwy, 36 lat, 192 cm wzrostu, 139 kg wagi. Juha Matti Rassanen z Finlandii, 28 lat, 198 cm wzrostu, 132 kg wagi. Jarosław Dymek, Polska, 31 lat, 182 cm wzrostu, waga 120 kg. Igor Girard z Kanady, 30 lat, wzrost 183, waga 150 kg. Mariusz Pudzianowski, Polska, 25 lat, 185 cm wzrostu, 130 kg wagi. Johnny Perry, Północna Karolina, Stany Zjednoczone, 29 lat, 198 cm wzrostu, 175 kg. Sven Carlsen z Norwegii, 35 lat, 141 kg, 188 cm wzrostu, jestem najsilniejszym człowiekiem świata. Wielka opona ważąca 385 kg będzie przerzucana przez połowę trasy do punktu, gdzie zamienią ją na kotwicę. Waga tej to 300 kg, musi być przeciągnięta do końca trasy. Pierwsza konkurencja, przerzucanie, przeciąganie. Początek gigantyczna opona. No a potem kotwica. Na razie bardzo równo. Obserwujemy Polaka, Dymek radzi sobie bardzo dobrze. Miarowe ruchy, ale widzimy, że Zydruna Sawicka wysuwa się na prowadzenie, a więc Litwin w tym momencie jest pierwszy. No i teraz ta ważąca ponad 300 kg kotwica. Niesamowicie mocno. Do pewnego momentu atakował Dymek, ale zabrakło sił w końcówce i wygląda na to, że te konkurencje jako pierwszy zakończy Zydrunas Sawickas. Samuelsson na pozycji drugiej finiszuje, a blisko tego trzeciego miejsca jest Jarosław Dymek. Choć tam jeszcze walka z Igo Girardem. Dymek zakończył na pozycji trzeciej. Igo Girard nie daje rady. Sędzia Douglas Edmunds sprawdził, czy wszyscy są gotowi do pobicia. Mamy czas Zydrunasa Sawickasa, 46 sekund 65 setnych. Obrońca tytułu bardzo dobrze, ale i Mariusz Pudzianowski dość szybko ruszył po drugą część tej rywalizacji. Świetnie Pudzianowski, proszę spojrzeć, jak radzi sobie Polak. Jest bardzo blisko ukończenia na pierwszej pozycji tej konkurencji, a także trzeba zwrócić uwagę na czas, jaki osiągnie Polak. I jeszcze dwa pociągnięcia i Pudzianowski kończy w tym biegu jako pierwszy. No i będziemy oczekiwali jeszcze na pomiar oficjalny czas.
upływa. Pozostali jeszcze walczą tutaj o ukończenie całości konkurencji. Pudzianowski już odpoczywa. Jeszcze 5 sekund pozostało do upływu limitu czasowego. Edmunds jako drugi w tej rywalizacji tuż za Pudzianowskim. Happy? Zadowolony? Yes. Only first. Tak, ale to dopiero pierwsza konkurencja. Może następna będzie bardzo dobra. Zobaczymy. Ale byłeś naprawdę bardzo szybki. Przeciąganie kotwicy jest łatwe. I don't know, only nie wiem, za mną treningi, bardzo dobre treningi, zatem ta konkurencja nie była problemem. Faworyci w tej konkurencji, Girard, Carlsen kończą na 6., 7. miejscu. Dobry start w wykonaniu Edmundsa, ale wszystkie oczy zwrócone na Pudzianowskiego, bo on wygrywa pierwszą część rywalizacji. Spacer farmera, w której będą musieli przenieść dwa gigantyczne kowadła, ważące po 120 kg każde. I z tym kowadłem w tej i z powrotem łącznie 75 metrów. Oczywiście ten zwycięża, kto dojdzie do mety pierwszy. Na pierwszym planie Igor Girard, obok jest Jarosław Dymek w zielonkowej koszulce. Początek bardzo dobry w wykonaniu i jednego, i drugiego, ale pamiętajmy o tym, że te kowadła ważą naprawdę bardzo, bardzo wiele. Można by to porównać, że jakby nieśli w jednej i w drugiej ręce mały motocykl. Prowadzi Girard z Kanady. Od wielu lat najsilniejszy człowiek tego kraju. Kłopoty Kanadyjczyka, ale i przystanął na moment Jarosław Dymek. Kłopoty z uchwytem to jest właśnie ten kluczowy element, na który zwracał uwagę Magnus Samuelsson. Końcówka świetna w wykonaniu Dymka, choć jeszcze tutaj upuścił kowadła. Podobnie zresztą jak Kanadyjczyk i wygląda na to, że Dymek zwycięży w tej parze. To był niezły wyścig, prawda? Tak sądzę. Moja strategia była taka, może nie za szybko, ale do samego końca jest ok. Was not too fast, but to end. It's okay. Łotysz Raymond Bergmanis. Ten na dalszym planie kontra Sven Carlsen, mistrz z poprzedniego roku. W eliminacjach jeden i drugi pokazywali się z bardzo dobrej strony. Z minimalną przewagą pierwszy nawrót w wykonaniu Svenda Carlsena. Ale przewaga jest niewielka. Chwyt jest tutaj kluczową sprawą. Zresztą potwierdzenie państwo mają po raz kolejny. Troszkę zachwiał się mistrz, upuścił kowadła i teraz zaczynają się problemy. Zresztą podobnie jak w przypadku Bergmanisa, który prawie się przewrócił. Bergmanisowi został tak naprawdę metr do ukończenia tej konkurencji i wygrywa w tej parze. Końcówka doskonała w wykonaniu Bergmanisa. No i pozostała nam już tylko jedna para. Na dalszym torze Sawickas, a bliżej Pudzianowski. W pomarańczowej koszulce i ruszył Pudzianowski. Bardzo mocno, proszę spojrzeć, jakie tempo niesamowite narzucił Polak. Na razie Pudzianowski biegnie, zupełnie z tyłu został Zydrunas Sawickas. Napięte, bardzo mocno mięśnie Polaka. Nie jest najcięższy w stawce, ale niewiarygodnie dynamiczny i silny. Znakomity występ Pudzianowskiego. Niewiele ponad 33 sekundy. Mariusz zmiażdżył konkurencję. Sawickas wściekły, widzą państwo jego reakcję. Pierwszy! Potwierdzenie u sędziów, że ten rezultat daje miejsce pierwsze. Ok,
Congratulations. Wielkie gratulacje, to był dobry bieg, zgadza się? I'm happy. Dzięki, jestem zadowolony. Second event. Druga rywalizacja, jest bardzo dobrze, a to była trudna konkurencja. Very strong event. And you were first and a dla ciebie byłeś drugi, a w tej zajmujesz trzecie miejsce. Yeah. Jesteś więc chyba też zadowolony. It's my favorite. To jest moja ulubiona konkurencja, więc nie jestem zbyt zadowolony, ale start dziś w sumie jest niezły. Kolejna wygrana Mariusza Pudzianowskiego. Niezły występ również Jarosława Dymka. Johnny Perry ze Stanów Zjednoczonych, który zaskakująco powiedział, że w tym roku odchudzał się, więc rozmiar jego ramion nieco się zmniejszył. No ale tutaj tak naprawdę rozmiary nie mają aż takiego znaczenia. 275 kg, przypomnijmy, przysiady z takim ciężarem. Sędziowie zwracali tutaj uwagę, że trzeba przysiadać nisko, bo wtedy dopiero próba jest zaliczona. Oddychanie jest oczywiście niezwykle istotne. W poprzednim roku bardzo dobry występ w tej konkurencji w Afryce. Duża siła, duża siła. Próbuję tutaj znaleźć odpowiedni rytm. Żartował sobie przed tą konkurencją Johnny Perry, że oddzieli chłopców od mężczyzn właśnie ta brutalna, ten brutalny test siły. Ale oczywiście siła to jedno, ale trzeba mieć bardzo dużą wytrzymałość, żeby zaliczać kolejne powtórzenie. Jarek Dymek nie dał rady podnieść opon ani razu. Magnus Samuelsson kontynuował rywalizację, bo tutaj nogi głównie były wykorzystywane, ale tylko jedno powtórzenie. Gregor Edmunds również miał ogromne problemy. Podobnie jedna próba. Rasanen. Trzy powtórzenia. Raymond Bergmanis, trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich w podnoszeniu ciężarów, poradził sobie z sześcioma powtórzeniami. Hugo Girard. 12 powtórzeń w wykonaniu Kanadyjczyka. Zobaczymy, jak wygląda moc Wikinga. Sven Carlsen niespodziewanie zajmuje niskie dziewiąte miejsce po dwóch konkurencjach. No, ale to jest jego konkurencja. On w poprzednich latach pokazywał, że bardzo dobrze czuje się w tych klasycznych, bardzo siłowych, statycznych konkurencjach. Bardzo dobre rytmy, dynamicznie. Poczyna sobie Norwek. Proszę spojrzeć na te owinięte specjalnie kolana. Super obcisły kombinezon pod koszulką. Wygląda na naprawdę bardzo mocnego. Już za chwilę wyrówna wynik Johnny'ego Perry'ego 9. No to teraz ściga się tak naprawdę tylko z najlepszym rezultatem. Wyrównał już najlepszy wynik i w tym momencie Norwek jest na prowadzeniu. Jeszcze walczy o kolejne. To jest naprawdę fenomenalny wynik. A to, czego potrzebował, to żeby Sawickas i Pudzianowski nie osiągnęli w swoich próbach takiego rezultatu. Litwin poradził sobie z sześcioma powtórzeniami. No to teraz, jak słyszeliśmy z ust byłego mistrza Jamie'ego Reevesa, to będzie prawdziwy test siły dla Mariusza Pudzianowskiego. Jeśli chodzi o te dynamiczne konkurencje, spisał się genialnie Polak. Dwa pewne zwycięstwa, zmiażdżona konkurencja, to zobaczymy, jak w tych typowo siłowych poradzi sobie Mariusz Pudzianowski. Czwarte powtórzenie.
Pamiętamy tych najlepszych. 12 prób Girarda, Perriego. Jeśli chodzi o Carlsena, także znakomity rezultat, 14 powtórzeń. No, a Pudzianowski 4 w tej konkurencji. A więc zwycięża Sven Carlsen przed Hugo Girardem. Ale w klasyfikacji generalnej Mariusz Pudzianowski ma cały czas 1,5 punktu przewagi nad Zydrunasem Savickasem. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o przebieg tych trzech dotychczas rozegranych konkurencji, świetny początek Mariusza Pudzianowskiego, ale potem do głosu wróciła stara gwardia, a więc Carlsen, a więc Girard. No to zobaczymy, jak poradzą sobie zarówno ci starzy mistrzowie, jak i nowi zawodnicy wkraczający na arenę strongmanów w tej kolejnej konkurencji. 30 metrów do pokonania mają zawodnicy. Muszą przeciągnąć ten gigantyczny ciężar, wielką, ogromną ciężarówkę. Gregor Edmund ze Szkocji. Brytyjczyk jako pierwszy walczy. Dobre pochylenie ciała, niezły rytm. Będziemy obserwowali, jaki rezultat uzyska. Bo wygląda na to, że ukończy całość tej rywalizacji. Wiemy, że nie zawsze udaje się zawodnikom przeciągnąć ciężarówkę na pełnym dystansie. Walczy do samego końca Brytyjczyk. Ten sygnał dźwiękowo oznacza, że konkurencja została zakończona. Ciężarówka była zdecydowanie za ciężka dla Rasnanena, który ostatecznie pokonał 27,5 metra. Raymond Bergmanis ukończył całą trasę w czasie 64,56. Następny zawodnik to Dymek. Czas Polaka 52 sekundy 03. Kolejni zawodnicy coraz szybsi. Johnny Perry napompował bicepsy, pokazał tatuaże, uzyskał 46,21. Wszyscy się zgadzają, że końcówka tej konkurencji jest zdecydowanie najtrudniejsza. Gdyby to porównać do lekkiej atletyki, to nie jest sprint, to jest taki bieg na 800 metrów, gdzie trzeba praktycznie pełnym gazem biec cały dystans, a mięśnie są już potwornie zmęczone. A teraz Sven Carlsen. Jeśli chce obronić tytuł, musi włożyć absolutnie wszystkie siły i dotrzeć do mety w jak najlepszym czasie. Czy mu się to uda? Na razie ciężarówka przesuwa się naprawdę w bardzo dobrym tempie. Rusza się równo, bardzo dobry rytm, króciutkie kroki, dobrze pochylona sylwetka. Widać poza ogromną siłą także świetną technikę w wykonaniu zawodnika z Norwegii. Dynamika cały czas w jego wykonaniu i może być świetny rezultat, choć ta końcówka faktycznie, jak w przypadku pozostałych, bardzo, bardzo trudna, ale czas naprawdę świetny. Mamy Hugo Girarda z Kanady. Jeśli chce pokonać Norwega, powinien celować w czas poniżej 46 sekund. Proszę spojrzeć na rozmiary tego zawodnika, niezwykle szeroka obręcz barkowa. Wygląda tak z perspektywy kamery frontalnej, jakby zasłaniał ciężarówkę. Masywne ramiona, wielkie uda. To z pewnością w tego typu konkurencjach jest spora przewaga, ale oczywiście nie należy zapominać o technice. Wygląda na to, że będzie lepszy od Carlsena. Tak jest, 44,84, a więc znacznie lepszy od Norwega. Hugo Girard nowym liderem, a do startu jest przygotowany Zydrunas Savickas. Wspaniały w podnoszeniach. Zbudował w siłowni olbrzymią wagę. Dźwiga olbrzymie ciężary i oczywiście celuje w tytuł najsilniejszego człowieka świata. Jest nieznacznie lżejszy od Kanadyjczyka. Aktualnie zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji, jest tuż za Mariuszem Pudzianowskim. Naprawdę bardzo dobry występ, przynajmniej w tej fazie, w wykonaniu Savickasa. Dobrze pracuje nogami, ramiona ciągną niezwykle intensywnie linę. Coraz bliżej, już tylko 3-2 metry.
Musi poprawić czas 44.84 i zrobił to. 43 sekundy, 97 setnych, mamy nowego lidera. Nie ma zbyt wielu ludzi na świecie, którzy ważą sporo ponad 100 kg, ale do tego mają bardzo niski poziom tłuszczu. No i ten człowiek, którego Państwo obserwują, Mariusz Kurianowski, z pewnością należy do tego grona. Zadanie dla Polaka. Pobić czas Sawickasa. 43 sekundy, 97 setnych. Proszę spojrzeć, jak pracują jego ramiona, jak pracują nogi. Robi dłuższe kroki niż inni zawodnicy. Wielkość bicepsów naprawdę imponująca. Niesamowita sylwetka. Jest coraz bliższy ukończenia tej konkurencji w bardzo dobrym czasie. Tutaj ta końcówka już nie najlepsza w wykonaniu Mariusza, bo nieco go nosi na boki. Ale siła ogromna. Siła ogromna do samego końca. Determinacja Polaka. Zadanie. Pobić czas Sawickasa, 43.97. Co prawda się nie powiodło, bo czas nieco słabszy, 44.38, ale i tak drugie miejsce w tej konkurencji. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, minimalne, półpunktowe prowadzenie Mariusza. Gregor Edmunds z Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, 175 kg do góry. No i teraz trzeba pokonać jak najdłuższy dystans. Chwyt niezwykle istotny również jest w tej konkurencji. Metrów to jest ten pierwszy cel dla zawodników, ale myślę, że tutaj, biorąc pod uwagę, że to jest finał rywalizacji World Strongest Man, nie będzie z tym kłopotów. Te kłopoty zaczną się dopiero po nawrocie. Bardzo, bardzo dobry uchwyt. Równe tempo. Zbliża się do setnego metra. Ale pytanie oczywiście jest otwarte, czy zdoła pobić rekord świata. 107,5. No i dokładnie podany rezultat przez sędziów. 107,5 metra, więc wyrównuje najlepszy rezultat na świecie. A teraz wystąpi Juha Rasanen, którego wspiera Juoko Ahola. Obaj świetni. Ahola to dwukrotny mistrz świata. Rasanen chce iść jego śladem. Jest wyższy niż Edmunds. Troszkę większy. Podobnie jak Edmunds ma solidny chwyt. Zaczął naprawdę sprintem. Rusza się bardzo, bardzo szybko. Widać, że jest bardzo mocno zdeterminowany, aby tutaj przejść jak najdłuższy dystans. Zbliża się już do kolejnego nawrotu, a to będzie oznaczało 100 metrów. I już za moment. Kolejny nawrót. 100 metrów za Finem i teraz walczy o pierwsze miejsce w tej konkurencji. Grymas bólu na twarzy. Ale na pewno to będzie lepszy wynik. Spójrzmy na oficjalny pomiar. 112 metrów i 35 centymetrów. Kolejni zawodnicy nie poprawili rezultatu. Bergmanis był lepszy od Gregora Edmundsa. Jarosław Dymek zdołał przenieść tarczę na dystansie 70 metrów i 35 centymetrów. Lepszy od niego był Johnny Perry, amerykański gigant. Uzyskał 81,9. A teraz Svend Carlsen. Kolejny z gigantów, tym razem ze Skandynawii, jest kontynuatorem wspaniałych tradycji w dźwiganiu i w spacerach z ciężarami. Utrzymuje bardzo dobre tempo, no ale nie ma wyjścia, on bardzo potrzebuje punktów. Na razie jego występ w finale jest rozczarowujący, pamiętajmy, że broni tytuł. Jest bardzo gorąco, to z pewnością nie ułatwia zawodnikom życia w tego typu konkurencjach. Na razie trzech strongmanów przekroczyło granicę 100 metrów. Jeśli chce w tej konkurencji zgarnąć więcej, no musi dojść do setki, ale są kłopoty. Teraz łapie oddech. Czy zdoła jeszcze przejść kilka metrów?
zabrakło tlenu. 79 metrów to jest rezultat Norwega, a więc obrońca tytułu w sporych opałach. Jego wielki rywal, Kanadyjczyk Girard, zakończył konkurencję na 68 metrze. A gdy Sawickas upuścił kamień po pokonaniu 81 metrów, drzwi do mistrzowskiego tytułu zostały bardzo szeroko otwarte dla Mariusza Pudzianowskiego. Pudzianowski jest rewelacją zawodów. Niewiele o nim było wiadomo, gdy pojawił się w zawodach Strongman. Dopiero w zeszłym roku, ale widać, że ciężko trenuje. Wystarczy na niego popatrzeć, jak łatwo poradził sobie tutaj z tym podniesieniem 175 kg. No i to tempo Polaka niewiarygodne. Jukka Rasanen z Finlandii na razie 112 metrów i 35 centymetrów. To jest ten rezultat, do którego będzie dążył Pudzianowski, a biorąc pod uwagę tempo i sposób, w jaki przemierza dystans Mariusz, możemy spodziewać się fenomenalnego rezultatu. Niezwykle silny, pełen energii. Tak jest, uśmiecha się już do publiczności, bo wie, że będzie miał kolejne maksimum punktów i kolejne zwycięstwo. Rewelacyjny występ Pudzianowskiego. 127 metrów i 40 centymetrów. Niesamowity dystans. Pamiętamy, przed rozpoczęciem konkurencji 107,5 to był rekord świata, a teraz 127,4. No akurat w tej konkurencji się czuję dosyć mocno. I nie sprawia mi to wielkiego kłopotu. Nie sprawia mi kłopotu wielkiego ten ciężar. I dlatego się uśmiechałem. Po prostu czułem, że jest lekkie. Uśmiech na twarzy Polaka, a uśmiechałby się z pewnością jeszcze bardziej, gdyby spojrzał na klasyfikację. Zdobył kolejne 10 punktów. A gdy do tego dodamy wiadomość, że Carlsen ukończył konkurencję na 7 miejscu, to pokazuje, że Pudzianowski ma nad nim już 5,5 punktu przewagi. Jukka Rasanen jest świetny w martwym ciągu. To jeden z faworytów tej konkurencji. Ready. Lift. Zawsze mówiło się o tym, że tutaj w tej konkurencji ci nieco niżsi zawodnicy mają przewagę. No ale Finn jest zaprzeczeniem. 2 metry wzrostu, ale za to niesamowicie mocne plecy. Podniósł, pamiętamy, prawie 320 kg na prostych nogach. Sześć powtórzeń już zaliczone. Świetny początek. Wpisuje się, można powiedzieć, w skandynawską tradycję. Zawodnicy stamtąd od lat pokonują w tej konkurencji siłaczy z innych krajów. Rasanen potrzebuje punktów. 10 sekund na zegarze jeszcze do zakończenia konkurencji. 9 powtórzeń. Ponieważ Bergmanis startował w igrzyskach w podnoszeniu ciężarów, to może być mocna konkurencja tego zawodnika. Dobra technika z pewnością. Proszę spojrzeć, jak on łatwo radzi sobie w martwym ciągu. 3 razy startował w igrzyskach, robił rwanie, podrzut. A więc martwy ciąg to jest dla niego bułka z masłem. Idealna technika. Proste plecy, głowa w górze, ramiona proste. Tak jest. Już w tym momencie pokonał Rasanena. Idealna technika. Dała mu już 11 powtórzenie. Jeszcze walczy o kolejne, ale skończył na 11 Bergmanis. Igo Girard w tej konkurencji był cieniem samego siebie. Zaliczył 6 powtórzeń. Wszyscy czekali i zastanawiali się, jak wypadnie Johnny Perry. Włożył sporo wysiłku w tę konkurencję i wykonał 8 powtórzeń. Sven Carlsen wiedział, że oddaje w tym roku koronę, ale mimo to walczył do końca. A teraz Zydrunas Sawickas. Sporo mówiliśmy o Bergmanisie, o jego technice, a tutaj mamy srebrnego medalistę mistrzostw świata w trójboju siłowym. Martwy ciąg powinien być zatem jego najsilniejszą bronią.
To jest jedyny zawodnik, który może jeszcze dogonić w klasyfikacji Mariusza Pudzianowskiego. Polak ma sporą przewagę. Żeby go pokonać, Sawickas musi tu uzyskać rewelacyjny wynik. Na pewno musi wykonać przynajmniej 11 powtórzeń. Na razie ma 7. Jeszcze 4 i dogoni Bergmanisa. To będzie zacięta rywalizacja, ale pamiętajmy, że to jest przecież finał. Widać, że jest już bardzo, bardzo zmęczony. Uniesione ręce w geście triumfu, ale czy to wystarczy? Przed tą konkurencją Pudzianowski miał 5,5 punktu przewagi nad Sawickasem. Musiałby naprawdę fatalnie wykonać martwe ciągi, by stracić prowadzenie. Ale proszę spojrzeć na siłacza z Polski. Wspaniałe mięśnie, wręcz eksploduje energią. Niesamowita definicja tych mięśni, niespotykana w świecie strongmanów wcześniej. Pudzianowski już zaliczył 6. Może nie jest tak szybki, nie robi tego tak ładnie jak ci wybitni technicy od martwych ciągów, ale niezwykle skuteczna praca Mariusza Pudzianowskiego. Jeśli będzie wystarczająco wysoko w martwym ciągu, wtedy już nikt nie będzie w stanie go wyprzedzić w klasyfikacji generalnej i nie będzie się musiał denerwować w kulach Atlasa. Osiem powtórzeń, niesamowicie. Niesamowity występ debiutanta, co by nie mówić, w stawce najlepszych. Bergmanis zwycięża w martwym ciągu, 10 punktów na jego koncie, ale jeśli chodzi o klasyfikację generalną, Pudzianowski ma 3 punkty przewagi. Jeden z zawodników, którzy walczą o trzecie miejsce, już rywalizował, Johnny Perry, zaprezentował się rewelacyjnie, 5 kul w czasie 43,86. Jeśli Rasanen albo Bergmanis chcą stanąć na podium, to już wiedzą, co muszą zrobić. Muszą załadować 5 kul tak szybko, jak to możliwe. Innej drogi nie ma. Bergmanis może udanym finiszem zapewnić sobie najlepszą lokatę w historii jego startów w finałach. Rasanen świetnie prezentował się w ostatnich dniach, ale Bergmanis ma lepsze tempo. Rasanen traci tutaj dystans do swojego konkurenta. No i ostatnia kula przed Bergmanisem. Czwarta kula waży 160 kg. A na koniec wystąpi dwóch wielkich rywali. Przed nami najważniejsza rozgrywka. Zydrunas Sawickas ma szansę na mistrzowski tytuł, ale żeby tak się stało, Mariusz Pudzianowski musiałby nie zaliczyć wszystkich kul. Jeśli Polak załaduje 5 kul, będzie mistrzem świata. Niezależnie od czasu. Proszę spojrzeć na świetną sylwetkę. Do tego niewiarygodna siła Polaka. Ogromna determinacja. Get ready! Na razie równo, choć Polak wystrzelił tutaj jak z procy z pierwszą kulą. Na koniec oczywiście ta najcięższa, ważąca 160 kg kula. Świetnie, świetnie Pudzianowski. Mówiłem tutaj o tych warunkach, które muszą zostać spełnione, żeby został mistrzem świata, ale on zupełnie nie kalkuluje. On nie ma zamiaru liczyć na cokolwiek. On chce tę konkurencję również wygrać. 160 kg i za chwilę Polak zostanie mistrzem świata. To jest ten moment, walka do samego końca. Mariusz Pudzianowski najlepszy. Kuala Lumpur zwycięża w finale World's Strongest Man. Po raz pierwszy w historii ten tytuł wywalczył Polak.
Wspaniały występ. Sawickas rozczarowany, ale cóż, mistrz może być tylko jeden, a w tym roku jest nim Mariusz Pudzianowski. Jesteś najsilniejszym człowiekiem świata. Tak, jestem bardzo szczęśliwy. To musi być wspaniałe uczucie. Tak, wygrałem i jestem bardzo szczęśliwy. Strong training is... Yes, first place, I'm very good, happy. I'm happy. Jestem zadowolony z drugiego miejsca. To niezły rezultat. Wracam po przerwie spowodowanej kontuzją, więc ten wynik jest dobry. Podsumowując, trzecie miejsce w tegorocznych zawodach zajmuje Raimondas Bergmani z Łotwy. Trzykrotnie startował w igrzyskach, ale to teraz jest najważniejszy moment w jego karierze. Na miejscu drugim Litwin Zrunas Sawickas, a na najwyższym stopniu podium staje Mariusz Pudzianowski. Kto wie, jak długo będzie dzierżył tytuł najsilniejszego na świecie. Niesamowity talent, niesamowita siła, wspaniała sylwetka. Mariusz jest objawieniem tegorocznych zawodów. Pierwszy Polak, który zdobywa tytuł. Co więcej, po raz pierwszy od 10 lat zawodnik debiutujący w finale wygrał zawody.